A teraz? Tak, to właśnie ten wspaniały skok, a raczej trójskok Józefa Szmidta. Daleko poza rekordową chorągiewką. Wie już o tym cały stadion. Ile? Sędziowie nerwowo biegają wokół taśmy. Ostatecznie niecodziennie pada rekord świata. 17-3. O 33 cm dalej od Rosjanina Fiedosiejewa. Z wrażenia nasz operator aż zapomniał nastawić kamerę i kręci wszystko w zwolnionym tempie. Wszystkie warunki spełnione. Olsztyński wynik zatwierdzony będzie jako rekord świata. Niewielu mistrzów Polski zdobywało swój tytuł takim rezultatem. Obok Tomasa i Jolanty Balasz w skoku wzwyż, Szmidt jest jednym z nielicznych na razie murowanych olimpijskich zwycięzców.